Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat Twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie zmartwychw w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy ze znik powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już suchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli wierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus zniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przywiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, przed nami 5. niedziela Wielkiego Postu. Patrzymy na ołtarz główny i widzimy, że w tym ołtarzu głównym krzyż jest zasłonięty, tak jak zresztą i wszystkie pozostałe krzyże znajdujące się w naszej świątyni. Uroczyście odsłonimy te krzyże podczas liturgii Wielkiego Piątku, by wtedy wyznać sam Kościołem, że jest to krzyż, na którym przyszło zbawienie świata. Wchodzimy zatem, można powiedzieć, w taki okres, w którym w sposób szczególny rozważać będziemy tajemnicę męki i śmierci naszego Zbawiciela. Kolejny okres, kolejny etap przeżywania Wielkiego Postu. Do tej pory, jak pamiętamy, nasza uwaga była zwrócona na tajemnicę chrztu, tajemnicę nawrócenia i tajemnicę nawrócenia. Chrztu, nawrócenia i pokuty. Te 3 tajemnice teraz jakby ustępują miejsca tajemnicy zapowiedzi Chrystusowej męki, ale i Chrystusowego zmartwychwstania. Dzisiejsza liturgia słowa, która wprost pokazuje Chrystusa, ale w Starym Testamencie Boga, który wskrzesza i ożywia,
tego, który jest Panem życia, tego, który ma władzę nad śmiercią, bo ma władzę również nad grzechem. A wiemy o tym ze Starego Testamentu, że właśnie śmierć weszła na skutek grzechu pierworodnego. Można powiedzieć, że ten opis wskrzeszenia i Łazarza właśnie dobrze współgra właśnie z tą tajemnicą przeżywania męki i śmierci Chrystusa. Ale by ta męka i śmierć Chrystusa człowieka nie przybiła, nie zdołowała, nie załamała, to właśnie już teraz dokonuje się akt wskrzeszenia Łazarza. Z jednej strony dziwimy się, że kiedy Jezus dowiaduje się o chorobie Łazarza, chorobie, która zmierza do śmierci, to dziwimy się, że Jezus nie idzie bezpośrednio, nie idzie czym prędzej, jakbyśmy to chcieli powiedzieć, ale jakoby zwleka, ponieważ mówi, ta śmierć, ta choroba nie zmierza do śmierci. Przecież Łazarz był śmiertelnie chory. Jezus dokładnie o tym słyszy. Ale zmierza do tego, by chwała Boża została objawiona. To wskrzeszenie Łazarza chyba najprościej, albo można powiedzieć dobitnie pokazuje to wszystko, co wydarzy się później z Jezusem. Co wydarzy się w tajemnicy nie tylko krzyża, Golgoty, ale także w tajemnicy pustego grobu. Łazarz zostaje świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego, bo zanim Chrystus zmartwychwstanie, najpierw wskrzesi do życia Łazarza. Tak, Jezus jest Panem. Zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często towarzyszą nam słowa Marty. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ile razy w różnych naszych modlitwach pojawia się takie zwątpienie. Można powiedzieć takie wołanie do Chrystusa. Panie, gdybyś Ty był. Boże, gdybyś Ty istniał. Panie, gdybyś Ty był wszechmogący. Może niekiedy rzeczywiście rodzić się i pewne powątpiewanie. Czy Bóg rzeczywiście jest wszechmogący? Rzeczywiście rodzi się pokusa, by Bogu wyznaczyć sposób działania. By Bogu mówić, w jaki sposób ma działać, kiedy ma działać i jak ma działać. Tak po ludzku byśmy chcieli. Tak po ludzku byśmy chcieli planować dla Boga Jego działanie. Tymczasem Jezus nie idzie od razu do Łazarza, ale można powiedzieć, że czeka na Jego śmierć, ponieważ ta śmierć ma objawić chwałę Pana Boga. Ma pokazać tym wszystkim, którzy będą świadkami tego wskrzeszenia, że Jezus jest naprawdę Synem Bożym, że naprawdę jest posłanym przez Boga, Mesjaszem, który zapoczątkowuje zupełnie nową rzeczywistość, rzeczywistość wiary. Zobaczcie, moi drodzy, to drugie czytanie ze świętego Pawła pokazuje, jak bardzo jesteśmy zanurzeni w to, co ludzkie. Jak bardzo żyjemy według tego, co jest cielesne. Dlatego właśnie według tego, co cielesne, prosimy Chrystusa. Prosimy, by On zaspokajał nasze pragnienia, nasze potrzeby. I pewnie, że jako ludzie, no jak inaczej mamy prosić? No właśnie prosimy tak, jak umiemy. Prosimy tak po ludzku. Prosimy po ludzku Jezusa, który jak człowiek zapłakał. Prosimy po ludzku Chrystusa, który cenił sobie przyjaźń, gościnność, który nie był obojętny na ludzki los. I tak po ludzku prosimy, tak jak potrafimy. Ale w tym naszym ludzkim patrzeniu na Jezusa można niekiedy zagubić no właśnie to, co ma być chwałą Bożą. To, co ma objawić nie tylko Jezusa jako człowieka, bo wielu komentatorów właśnie na to dzisiaj zwraca uwagę, że Jezus był człowiekiem prawdziwym, że potrafił kochać, że potrafił płakać, że żył, można powiedzieć, tak jak człowiek. Ale Jezus chce, można powiedzieć, właśnie jakby odsunąć
to, co jest tylko ludzkie, by człowiek zobaczył coś dalej. By człowiek zobaczył, że Bóg potrafi być ludzki, ale żeby człowiek uwierzył, że Bóg jest przede wszystkim Bogiem, że jest boski. Czasami chcemy spłaszczyć Boga. Czasami chcemy spłaszczyć religię. Czasami chcemy spłaszczyć wiarę i Kościół, żeby właśnie była taka ludzka. Można powiedzieć, żeby była bliższa życiu. To prawda, że niekiedy nam, sługom ołtarza, kapłanom, biskupom, brakuje takiego ludzkiego wyczucia. I być może rzeczywiście ta ludzka nasza natura potrzebuje jeszcze wielu korekt, wiele pracy nad sobą. Ale pojawiają się niekiedy postulaty, by tą właśnie wiarę Kościoła, posługę Kościoła uczynić bardziej ludzkim, w tym sensie ludzkim, żeby ona nadążała za tym, co chce człowiek, żeby ona odpowiadała ludzkim pragnieniom, ludzkim pomysłom na życie. Tylko pytanie, czy wtedy taka wiara będzie jeszcze Bożą wiarą? Czy to wszystko, co tak ma być ludzkie, tak na wskroś nasze, można powiedzieć takie namacalne, czy to jeszcze będzie miało cokolwiek wspólnego z Bogiem? Można rzeczywiście tak bardzo mocno uczłowieczyć Boga, że można zapomnieć o tym, że jest On przede wszystkim Bogiem. Można tak bardzo łatwo religię sprowadzić do roli, czy wiarę, Kościół, do roli jakiejś instytucji społecznej, charytatywnej, kulturalnej, zapominając o tym, że ona ma przede wszystkim cel nadprzyrodzony, nie tylko ludzki, nie tylko przyrodzony, ale właśnie nadprzyrodzony, że po to została, żeby pójść do człowieka, po to został Kościół, wiara, religia ustanowione, żeby rzeczywiście pójść do człowieka, mówić ludzkim głosem, żeby się wcielić w to, co ludzkie, ale żeby to, co ludzkie, podciągnąć ku Bogu, podciągnąć ku temu, co nadprzyrodzone. I właśnie takiego Kościoła potrzebujemy. I właśnie takiego Boga potrzebujemy. I właśnie takiego Chrystusa potrzebujemy. Chrystusa, który jest Bogiem, który przekracza nasze ludzkie pomysły, pragnienia, który nie wyczerpuje wszystkich naszych jakichś ambicji, bo jest ponad tym wszystkim. Jak bardzo trzeba nam na nowo uwierzyć, że On jest Panem wszystkiego, że rzeczywiście śmierć, męka, krzyż to nie jest cała prawda o Bogu, że Bóg potrafi to wszystko przemienić, potrafi to wszystko, można powiedzieć, z martwych powstać. Jak już wspomniałem, w człowieku, w każdym z nas jest również ta dążność. Dążność ducha i dążność ciała. I tak jak Jezusa nie można sprowadzić tylko do tego, co ludzkie, tak samo można było powiedzieć, że człowieka nie można sprowadzić tylko do tego, co ludzkie, co przyrodzone, co nadane mu z biologii, co nadane mu z urodzenia, z fizyki. Bo wówczas nie będzie to cała prawda o człowieku. I wielu dzisiaj ludzi żyje tak, jakby ten wymiar cielesny był jedynym wymiarem życia. Jakby ten wymiar biologiczny, fizyczny był jedynym wymiarem ludzkiej egzystencji. I dlatego, kiedy dzisiaj słyszymy właśnie o tej dychotomii, można powiedzieć o tym kontraście tego, co duchowe i tego, co cielesne, kiedy widzimy marniejące ludzkie ciało, Panie, już cuchnie, ciało gnijące, rozkładające się, a jednocześnie doświadczamy w Słowie Bożym Chrystusa, który ma moc wskrzesić to ciało, ma moc przywrócić życie.
to trzeba nam widzieć i Boga, ale i siebie w całości. Właśnie na tym też ma polegać nawrócenie, że człowiek żyje nie tylko dla ziemi, że człowiek żyje nie tylko według tego, co cielesne, fizyczne, biologiczne, ale że człowiek odkrywa w sobie pokłady tego, co jest w Piśmie Świętym nazywane życiem duchowym, życiem od ducha. Że człowiek przestaje być, tak jak tu mówię często do harcerzy, tą kurką, której wystarczy tylko dać ziarna, dać jakieś schronienie w kurniku, dać miskę z wodą, ale potrzeba człowiekowi lotów orła, bo orzeł to ptak królewski, ptak wolny, który zdarza się, siedzi na ziemi, siada, przysiaduje, ale który tak naprawdę wzbija się nieustannie w górę, ponad ziemię, ponad tylko to, co doczesne. Chrystus ma moc wskrzeszania zmarłych i można by było powiedzieć, że każdy z nas, jeżeli tylko żyje ciałem, to tak jak to ciało umiera. I wielu wokół nas umarło już za życia, bo żyje tylko na sposób cielesny. Może nawet całkiem dobrze, dogadzając sobie swoim zmysłom, swoim pragnieniom, pożądaniom, podnietom. Ale od strony ludzkiej, w pełni człowieczej, już dawno nie żyją. Dlatego tym bardziej trzeba nam wołać: Chryste, daj życie. Chryste, wskrzeszaj. Nawet jeśli już nie 4 dni, ale i 4 lata, a może i 40. Trup wydaje się rozłożony. To tym bardziej trzeba wołać: Chryste, ja wierzę, że masz moc zmartwychwstania, że masz moc wskrzeszania, że masz moc powstawania do życia. Moi drodzy, powoli będzie kończył się czas Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy już po rekolekcjach, że większość z nas, a może i wszyscy, jesteśmy po spowiedzi świętej. Bo przecież to tu dokonuje się nasze powstawanie do życia w duchu. A gdyby tego jeszcze nie było, gdyby jeszcze pojednania z Bogiem nie było, to czym prędzej starajmy się powstawać z grzechów, iść do sakramentu pokuty, by Bóg w nas żył, ale i by człowiek w nas żył. Amen.